Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, amerykańscy komuniści wydali 4 tryliony dolarów, czy planują wydać 4 tryliony dolarów w niedługim czasie. No i żeby wydać 4 tryliony dolarów, no to trzeba skądś je wytrzasnąć. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Czyli komuniści amerykańscy doszli do wniosku, że Ameryka musi być taka sama jak Japonia, jak Australia, jak Anglia. Chodzi o lekarstwa. Doszli do wniosku, że lekarstwa w Ameryce nie mogą być droższe niż 120% w porównaniu z tym, co płacą rządy japońskie amerykańskim firmom, rządy kanadyjskie, rządy francuskie, rządy niemieckie. No tak, także te wszystkie podstawowe kraje rozwinięte, demokratyczne, co mają pieniądze, oni faktycznie kupują taniej niż Ameryka. No i kupują taniej niż amerykański rząd sam kupuje. No jest to dosyć ciekawe, tak? Można by powiedzieć, że firmy amerykańskie powinny sprzedawać drożej na zagranicę, a taniej dla Ameryki, no, a jest odwrotnie. Także Ameryka ma bardzo dużo patentów. No, dlaczego to się wszystko dzieje? Dzieje się to, że ludzie wymyślają, patentują i robią forsę. No ale to teraz jest demokraci chcą właśnie ukarać firmy, które robią pieniądze i starają się uzyskać te potężne 4 tryliony dolarów, 4 z 12 zerami. Ciągle powtarzam te 12 zer, no bo ludzie zawsze piszą, że trylion to bilion to milion to miliard i tak dalej, także są połączone to. Na razie to im z tych 4 trylionów, które chcą rozdać, wydać i rozrzucić po Ameryce jako zmiana społeczna. To jest po prostu całe przesunięcie takie komunistyczne. Wszyscy bogaci mają po prostu podzielić się z tymi biedniejszymi. No i zaczyna brakować pieniędzy. I wyszarpią 2 tryliony z najróżniejszych tam podatków, ale zostaje im jeszcze następne 2 tryliony. Także pół tryliona, no to ma wyjść z ceny, z kontrolowania cen, no bo Medicare, no to jest, no w Ameryce jak się pracuje, no to pobierany jest podatek federalny, powiedzmy do 12 tysięcy, no to nie płaci się podatku federalnego, czyli $1000 na miesiąc, no to nie jest dużo, bo to jest 7-8 dolarów na godzinę, a mieszkanie w większych miastach kosztuje 1,5 czy 2, no ale w jakichś tam mniejszych, czy na peryferiach, czy w innych dzielnicach, jak ktoś ma dom, no to tam 7-8-10 dolarów, no to jest nieopodatkowane. No ale powiedzmy, że zarabia $15 na godzinę, no to jest $15, 2000 godzin, to ma 30 tysięcy na rok, no to płaci tylko podatki od 18 tysięcy, no i to powiedzmy będzie jakieś tam 10%. Do tego płaci 7,5% na Social Security, czyli to jest ta emerytura. Jego praca płaci 7,5% znowu na Social Security, czyli odkładane jest 15% jego pensji. No i teraz wchodzi te Medicare i Medicaid, czyli ta emerytura Social Security, no to można wziąć, jak masz 62 lata, ale 100% jest 67. No i teraz jest Medicare. Medicare zaczyna działać, jak ma się 67 lat, czyli ten pełny wiek, i to jest 2%. No i te lekarstwa, no to w zasadzie są też subsydiowane przez, no nie subsydiowane, są ceny, które są płacone
przez państwo w ramach tego Medicare, której emeryci dostają. No i tutaj właśnie demokraci doszli do wniosku, że te lekarstwa kupowane przez państwo od prywatnych firm trzeba negocjować. No i doszli do wniosku, że mają negocjować w ten sposób. Ma ustawa być taka, że nie można, że amerykański rząd nie może płacić więcej niż 120% pomiędzy tymi paroma krajami: Australia, Kanada, Francja, Niemcy i Japonia. No i Anglia. Także to wszystko brzmi ładnie, brzmi elegancko, no ale co robić? Kto wymyśla te lekarstwa? Kto je patentuje? Kto dostaje jakieś prawa? No i tu jest właśnie ta kwestia wolnego rynku. Bo jeżeli się popatrzy, jeżeli byłoby to, co oni proponują, no to jeżeli firma nie zgodzi się sprzedawać za tą cenę 120% tych średnich tych pięciu krajów, no to po prostu będzie taki podatek konfiskacyjny, no i skonfiskują 95% zysków powyżej tego, co mają powiedziane, żeby sprzedać. No, czyli przychodzą, rząd mówi, jak nie kijem, to pałką, no i skonfiskują, no i nie ma forsy, czyli będą musieli się zgadzać. Czyli to wszystko ma do pewnego momentu sens, tyle tylko, że zaczyna się kwestia taka, kto będzie to wymyślał. No bo niestety te lekarstwa są tylko wymyślane w Ameryce. Dlaczego? Przepraszam. No dlatego, że w Ameryce można zrobić niezłą kasę. Można zrobić niezłą kasę. Ale dlaczego można zrobić niezłą kasę? No bo jak się firma zaczyna, no to jedna firma na sześć w zasadzie im się udaje cokolwiek dojść do jakiegoś sukcesu. Także pięć firm upada, szósta po prostu zaczyna być nieprawdopodobny sukces. Także te wszystkie firmy biologiczno-techniczne, no to w Ameryce, no to opatentowały 2/3 wszystkich nowych lekarstw w 2018. No i to wszystko polegało na venture capital, czyli tych firmach inwestycyjnych, czyli na tym, co nawet emeryci odkładają pewne pieniądze do tych firm inwestycyjnych. Także, że to jest taki wolny rynek, gdzie pozwala zrobić nieprawdopodobną forsę, no ale trzeba pamiętać, że pięć firm po prostu pompuje pieniądze w te badania, pompuje w tych ludzi, którzy tam pracują. Ci ludzie płacą przecież podatki, czyli ludzie płacą podatki stanowe, mają pracę i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko krąży naokoło. Oczywiście, że każdy by chciał produkować lekarstwa bez patentu, no bo mówią, że lekarstwo no to jest dla społeczeństwa, dla humanizmu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma sens, tyle tylko, że kto ma to wymyślać, tak? No bo jeżeli Chińczycy czy Polacy produkują polopirynę, które jest tam jako aspiryna, no ale nie potrafili nawet wyprodukować tych szczepionek na COVID, to już trudno wspomnieć o wymyśleniu. Ruscy wymyślili jakieś sputniki, Chińczycy wymyślili jakieś chińskie lekarstwa. No w sumie te chińskie lekarstwa to chyba najlepsze by były, bo one były hodowane na jajkach i nie są modyfikowane genetycznie. No ale chodzi o forsę. No i ta forsa jest potrzebna i rząd amerykański, komunistyczny, socjalistyczny, demokratyczny mówi, że będzie konfiskowała. Ta szczepionka genetycznie modyfikowana, ten mRNA, czyli to jest
modyfikowane, no bo to tam wchodzą jakieś proteiny, są modyfikowane i to wszystko tam się przemienia. No ale to są lata całe badań naukowych, badawczo-rozwojowych, to wszystko się to dzieje. Firma BioNTech, no to oni zaczynali w 2018 roku, to się złączyli z Pfizerem, no bo robili szczepionki, kombinowali szczepionki na raka, no bo to wyszło w tym kierunku. No a później działali na samoodporność, działali na terapię genetyczną i tak dalej, i tak dalej. Także faktycznie robią niezłe pieniądze, no ale ta ustawa, no to od razu by zlikwidowała jakiekolwiek możliwości zarobku, no i wtedy nie byłoby inwestycji. Tak jakby Pfizer, Moderna chciałaby zrobić to jakby te przepisy były 10 lat temu, kiedy Moderna tam kombinowała z tymi szczepionkami, no to by im się nie udało. Nie byłoby inwestycji. Firmy, które miałyby płacić 95% tego podatku konfiskacyjnego, no to nie wytrzymiałyby, no bo one inwestują. Firmy farmaceutyczne zainwestowały w badania w 2020 roku $90 miliardów. A badania pokazują, że firmy by zarobiły połowę tego, co do tej pory. No i w zasadzie 80-90 miliardów, no bilionów, można powiedzieć miliardów, czyli to jest 8 z 9 zerami. No też są potężne pieniądze i nie wydaliby. Także te badania kliniczne, te badania jakieś takie medyczne, tematyczne, to nigdy by się nie udało. Ani Pfizerowi, ani w Merck by się im to nie udało. No ale najbardziej, no to Pfizer i Merck, no to na razie by przetrwał. Ale te małe kompanie, które tam kombinują, mają jakieś pomysły na jakieś lekarstwa, bardzo często zajmują się jakimiś schorzeniami, które są 1 na 500 tysięcy przypadków, 1 na milion przypadków, bardzo rzadkie choroby. No i oni patrzą się na to, żeby coś zorganizować, i są w stanie znaleźć. No i później faktycznie te pieniądze są nieprawdopodobne. No ale bez tych nieprawdopodobnych pieniędzy, no to nikt nie robi. Nikt nie robi do tego stopnia. Wszystkie te państwowe organizacje. No i to jest to, co amerykańscy komuniści proponują. Amerykańscy komuniści proponują, żeby właśnie te pieniądze, no to szły z Narodowego Instytutu Zdrowia. No ale Narodowy Instytut Zdrowia, no to skąd on ma pieniądze? No Narodowy Instytut Zdrowia, no to ma pieniądze z podatników tych ludzi, którzy pracują, a ci ludzie, którzy pracują, no to będą pracowali dla budżetówki. Budżetówka, ci urzędnicy, znowu będzie tam banda nierobów, którym zależy tylko na własnej emeryturze, na przesuwaniu papierków i tak dalej, i tak dalej. Dla nich tam nie ma tej możliwości zarobku, nie ma możliwości jakichś kolosalnych zysków, jakiejś fortuny, jeżeli się uda. No ale a to jest to, co w Ameryce pcha. Ta możliwość tej fortuny, ta możliwość zarobienia, odnalezienia tej żyły złota, no to jest to, co popycha Amerykę. No, to jest to, czego brakuje we wszystkich innych krajach. We wszystkich innych krajach po prostu te rządy nie pozwalają ludziom zarobić i dlatego Japonia, Australia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, oni z reguły kupują amerykańskie lekarstwa, no bo tu są, a tam u nich nie ma. Także to naprawdę trzeba być debilem, żeby tego nie rozumieć. W
kongresie sporo nawet demokratów to rozumie. Ciekawe jest też, że demokraci z Kalifornii, jeden z Kalifornii, Scott Peters z Nowego Jorku, demokratka Kathleen Rice z Oregonu, który jest bardzo taki socjalistyczny, Kurt Schrader, oni właśnie są przeciwko temu, żeby państwo ingerowało, nakazywało tą kontrolę cenową. Najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, że oni głosowali w 2019 roku właśnie dokładnie za tym, wtedy, kiedy Republikanie byli przy władzy. Czyli oni, trzech tych demokratów wiedzą co naprawdę działa, no ale w 2019 roku w czasie kongresu pod prezydenturą Trumpa, no to głosowali po linii partyjnej, no a dzisiaj nie głosują, czy sprzeciwiają się linii partyjnej, no bo wiedzą, co się dzieje, no i to nie przejdzie w Senacie, ale jednak demokraci starają się wprowadzić na każdym kroku państwową gospodarkę, państwowe leczenie, także te negocjacje, które mają przeprowadzać, ma być 25 cen negocjowanych w pierwszym roku tego programu, czyli 2025. No i później po 50 innych lekarstw w 2026 i tak dalej. No też przepisy, czy ta ustawa państwowa, to by zmuszała nie tylko firmy prywatne do negocjowania z Medicare, z amerykańskim, powiedzmy, Ministerstwem Zdrowia i z całym tym z emerytami, no, musieliby też sprzedawać to do prywatnych firm. Prywatne firmy też by mogłyby kupować za te 120% ceny, co kupują inni. No ale co się stanie? No stanie się to, że Amerykanie zaczną sprzedawać Japończykom za dużo drożej, no i w Ameryce ciągle będą sprzedawali za 120%. No to naprawdę nie trzeba być debilem, żeby zrozumieć, że jeżeli biurokrata doszedł do wniosku, że jest 1,2 razy więcej ma niż w innych krajach, no to będą płacić w innych krajach i w sumie będą amerykańskie firmy zarabiały. No nie przeskoczy, biurokrata nie przecwaniakuje rynku, wolnego rynku biurokrata nie przecwaniakuje, tylko robi z siebie debili, no i zamieszanie. Także trzeba czekać na te patenty japońsko-australijsko, niemiecko-francusko-brytyjskie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Wierzcie, głosujcie na normalnych, czy jesteście w Polsce, czy w Niemczech, czy w Australii, czy w Japonii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Ameryce, no gdziekolwiek jesteście, starajcie się głosować na normalnych, nie idźcie w kierunku socjalistów, widzicie, co się w Ameryce dzieje, no będą przegłosowani, 2022 międzyprezydenckie wybory zmienią dużo, 2024 prezydenckie też zmienią bardzo dużo, będzie inaczej. Przekaz dla socjalistów, no napiszcie, co uważacie o kontrolowaniu cen lekarstw w Ameryce, no tak socjalistycznie to ma sens, no ale wiadomo, że socjalist to ma zawsze dobre intencje, a rezultat jest taki, że patentów we wszystkich tych krajach, które kupują lekarstwa z Ameryki, nie ma tego systemu, także oni mają idealny system socjalistyczny, no, ale w systemie kapitalistycznym sami muszą kupować tutaj. Zdrowia dla normalnych.